Kraśnickim szpitalu, jak i w wielu innych w Polsce, brakuje krwi. Szczególnie teraz, gdy trwają wakacje, zapotrzebowanie na nią jest bardzo duże. W związku z tym Forum Młodych Ludowców zorganizowało akcję oddawania krwi. 12 lipca w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kraśniku zjawiło się kilkunastu młodych ludowców, którzy oddając krew chcieli zachęcić wszystkich do dołączenia do grona honorowych krwiodawców. Nie jest to pierwsza tego typu akcja organizowana przez to środowisko. Już od 15 lat prowadzimy różnego typu akcje, zarówno plenerowe, współpracujemy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i w tym okresie teraz letnim, kiedy brakuje tej krwi, przychodzimy tutaj z pomocą z naszymi ludźmi, naszymi sympatykami. Zachęcamy też ludzi spoza organizacji, żeby oddali krew, żeby pomogli innym. Ja również będę chciał zaapelować do wszystkich polityków tutaj lokalnych, żeby też włączyli się w taką akcję. Jest taki okres trochę ogórkowy, że można troszkę odpocząć od polityki, a pomóc innym w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Akcja była przewidziana na kilka dni. W tym czasie terenowy oddział krwiodawstwa odwiedziło nawet kilkadziesiąt osób. Akcja jest przewidziana na kilka dni, dlatego że nie mogli wszyscy w jednym dniu oddać tej krwi. Ja myślę, że na pewno ona się zamknie, że kilkadziesiąt osób tą krew odda. W lipcu i sierpniu krew jest szczególnie potrzebna. W miesiącach wakacyjnych dochodzi zazwyczaj do większej liczby wypadków. Poza tym stali dawcy wyjeżdżają w tym czasie na urlopy, w związku z tym oddających krew jest mniej niż zazwyczaj. Tego typu akcje są bardzo pomocne, dlatego że zwłaszcza w okresie letnim jest bardzo mało krwi. Są braki po prostu, a jeżeli odda 30-35 osób, trudno powiedzieć w tej chwili ile, bo nie liczyłam, no to zasilimy troszkę szpitale. W zasadzie każdy może zostać dawcą krwi. Jedynym warunkiem, jaki należy spełnić, to dobry stan zdrowia. Żeby zostać dawcą krwi, trzeba być po prostu potocznie mówiąc zdrowym, to znaczy mieć prawidłowe ciśnienie, nie mieć żadnych schorzeń z serca, nie chorować na tarczycę. No trzeba być po prostu zdrowym. Jak się przychodzi oddać krew, nie brać leków w ciągu 28 dni, czyli w ciągu miesiąca. Dawca ma być bez leków, ma być po śniadaniu, kobiety nie w czasie miesiączki, dwa dni przed i dwa dni po też należy się wstrzymać z przyjściem z oddawaniem krwi. Dawca krwi musi mieć ukończone 18 lat, choć i od tej zasady są pewne odstępstwa. Są pewne warunki, że może oddać, nie mieć skończone, może nawet po 13 roku życia oddać, ale to są specjalne warunki, musi spełnić. Musi to być oddawać dla rodziny, nie dla obcej osoby. Musi wyrazić on zgodę i opiekun jego zgodę na oddanie krwi, także sam nie może przyjść i oddawać krew. Wszyscy, którzy chcieliby oddać krew, mogą zgłaszać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które znajduje się w budynku Nowej Przychodni przy Alei Niepodległości 25. Rejestracja dawców odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 11.30. Niedawno odsłoniętej tabliczki z nazwą Rondo Pamięci Ofiar Wołynia już nie ma. Postarał się o to mieszkaniec Kraśnika, który mając ponad 2 promile alkoholu we krwi, wjechał samochodem marki Audi na rondo i ściął latarnię, na której tabliczka była zamontowana. Do zdarzenia doszło po godzinie 22.14 lipca. Policja ustaliła sprawcę, odpowie on za jazdę po pijanemu oraz zniszczenie mienia. Siedemnastego lipca około godziny 13 doszło do wypadku drogowego na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Lubelskiej. Kierowca auta marki Audi nie zatrzymał się przed znakiem stop, wskutek czego uderzył w niego samochód dostawczy marki Kia jadący od strony Lublina. Jeden z uczestników wypadku został przewieziony do kraśnickiego szpitala. We'll be right back.
10 lipca telewizję Kraśnik odwiedziły dzieci z przedszkola Gwiazdeczka. Maluchy mogły zapoznać się z rzemiosłem dziennikarskim i tajnikami telewizyjnego studia. Pracownicy naszej redakcji chętnie udzielali wskazówek i odpowiadali na dociekliwe pytania. Dzieci miały również okazję spróbować swoich sił jako prezenterzy telewizyjni. Ene du labe, połkną bocia zabe, zabocia na custo za zamia.